Zobaczymy, które pole się zapali. Biorę wszystko, stanąłeś tu i tu rzeczywiście byłeś po 5 sekundach, tak? Bardzo dobrze. Wiesiu, no idziesz? Pytam następne pytanie. Chodź, bo ja już kręcę. Ale majcu opadł, wydaje się. Pustyni i pusty, kim? Tak, bardzo dobrze. Teraz mamy, nie wiem, teraz, jeszcze raz będzie Kaka, to będzie tam życie plan. Kaka, uda się ta sztuka raczej, piąteczka, cztery. Rewelacyjnie, od razu, teraz macie kolejny. Zamknąć? Nie, tak dobrze. Ale gdzie, wiesz, na to? No, nie chciałeś. A no to dobrze. Wiesz, to dobry pomysł, Wiesiu. To, a zrobisz takie kółko? No, dlaczego mam nie zrobić? To musisz coś do mnie mówić cały czas. Ja i 10 mogę zrobić. No. A już będę wszedł i śpiewał. Kochaj mnie, kochaj mnie. No. Pada sobie deszczyk, pada. Pada sobie równo, a nie wiem, czy mnie słyszysz, czy nie. No. No to już dobrze. Świeże powietrze, elegancko, kwiatki kwitną. Zaczyna się wiosna. Lataj trochę sobie. Co, pan Szymański wyglądał na ciebie, tak? Widzisz. Tak sobie nie mamy co robić, to się bawimy. No zapcia też należy do tego. Chyba nie, ja nie wiem, bo już mi powinna porodzić do tej pory. Ile, rok czasu chodzi, ja tam wiem, nie wiem. Będzie w ciąży, to będzie w ciąży. Będą chrzciny, będzie okazja. No. Co przychodzi, to się mówi dzień dobry, wręcza się kwiatki mężowi, a nie tego, co? Chodź na tutaj. Jeden tej buzi. To nie, gdzie uciekasz? I tak już jesteś pokręcona. Chodź na tutaj, że kurde. Słyszysz? Chodź na rzecz tutaj. Panie Aniu, na chwileczkę, no. Słyszysz? Ania. Ania. Chodź na rzecz tutaj. Chodź na tutaj, no. Słyszałaś? To kiedy stąd się wyruszamy na te grzyby? Mój Boże, ja bym poszedł, ale proszę Pana, męczę się i oddychać mi ciężko jest, bo przecież te pogody są takie niemożliwe. Już po naszych rybach, po naszych tak, grzybach. Tak, po grzybach i po rybach, a to były dwie naprawdę. Teraz tylko z jednego będzie ryba, z drugiego będzie tak jest. Grzyb. Tak nam zostało. Nie zapomnę, proszę Pana, w 79 roku w Kasubskiej Szwajcarii, jakie były przeokropne grzyby. Wyjeżdżaliśmy już do Warszawy i z żoną, proszę Pana, takie piękne podgrzybki, ale to na takich nogach. I nie zbieraj mi podgrzybków, mój, tylko bierz grzyby. I przywiozłem, proszę Pana, w ten raz obsuszonych już dobrze, samych łebków, proszę Pana, około 8 kg grzybów. No. Więc takie wspomnienia, to tak myślę, jak to byłoby wczoraj. Tak to było wczoraj. A niestety teraz już 84 rok mam, proszę Pana, od stycznia, proszę sobie wyobrazić. No, taka historia. Czas jak leci. Tak jak woda, powolutku, proszę Pana, przepłynie. Ja to sobie nie mogę nieraz udarować i. Kiedy to, jak to się stało, że ja już mam tyle lat? To pan ten szyszczeniak jest. Panie, kurka, 50 Boże, lat? Będzie. Niech pan dożył 80. No 55 jest, tak. No nie ma sprawy. No. Co zrobić? Tak jest. Nikt nie wie, dokąd ma zapalone światełko. Nikt nie wie, bo są tacy, co by... Oni by się wykupili, opłacili. No niestety. A to już nic nie zrobi.
sam Rockefeller, przecież miliarder. Nic nie pomoże. Ale nic nie pomogło, musiał pójść. No albo wejdź, tu się połóż, albo iść tam się połóż. Tak mocno to ja nie jestem zadowolony, jak ty tak tutaj legujesz. Chodź. No. Chodź no tutaj, tu połóż głowę, daj głowę. O tak, przytul się do mnie. Ładnie. Ładnie, bo pan filmuje cię. Zobacz, spójrz się na pana. Zobacz, zobacz. Zobacz, co ten pan robi. Przypatrz się tu. Połóż się tutaj. I popatrz, co tam robi. Ja nie będę z tobą błaganił. Bo ty zaraz pościągasz wszystko. Od razu. Nie drap mnie. Nie drap mnie. Wiesiu, to czy to teraz jest pies twój, czy Ani Kopciowej? Nasz. To jest nasz pies. A co najgorsze, że jak ja leżę chory, jak jeszcze Ania tu u mnie tak nie była na stałe, to jak już nie dawałem rady coś by trzymać, to uchyliłem tylko drzwi, jakoś się dotrzymałem do drzwi, otworzyłem, powiedziałem idź, zawołaj Anię. To czy to była 12, czy to pierwsza, czy trzecia w nocy, to nie było ważne. Poszła i przyprowadziła. Dlatego ja ją tak lubię i ma pocieszenie. Jakie pocieszenie? No, jakie pocieszenie? No, że jej nie dam krzywdy zrobić, nie pozwolę. Faktycznie to. Dożywocie mam mieć u mnie, no, które znasz pierw umrze, to nie wiem. Ale jej nie dam nikomu skrzywdzić i nie oddam. Obiecuję, że ją sprzedam, ale nie sprzedam nikomu. Nie, nie sprzedam dzieciaczka. Swojej córci nie sprzedam. Muszę powiedzieć, że cały czas jestem zakochany w mojej żonie, po śmierci nawet też, bo była bardzo dobrą moją żoną, poza tym opiekunką i nawet jej matką, jak były jakieś nieszczęście, potrafiła współczuć i razem przenosić niedole ze mną. To też było przód żony mojej, też na jakimś bale fryzjerskich. Jaki wdzięczny miała uśmiech? Bardzo. Codziennie witam się ją z nią i żegnam się z nią. W czoło pocałować, nosek, usta i bardzo lubiłem ją zawsze całować w szyję, bo ładną miała. I teraz jak proszę zobaczyć, że kwiatuszki, koni i żywe. Mało to ze mną tęsknię. Przeżywam to tak, jak w dzień podgrzebu. A proszę sobie wyobrazić, że ja byłem taki byłem rozstrojony, taki zagubiony, że ja napłakać na pogrzebie nie mogłem. No bo za silne emocje. Tak jest. W ogóle, jeśli by pan powiedział mi w ten dzień, teraz nie chcę. Nie chcę, nie mogę wspominać o tym. Wiesiu, a jak ty Anię Kopciową poznałeś? Jak Anię poznałem? Robiłem z Jankiem. Się zapoznaliśmy. A kto to jest Janek? Nieboszczyk, jej mąż. Jej mąż.
się chłopak zawinął bez swoje... swoją głupotę po prostu. I co się stało? No co się stało? Zamiast proszki to on inne wynalazki pił. I się napił. Chowali. Balangę zrobili. Musiałem przejąć pałeczkę i już. Co musiałeś przejąć? Pałeczkę, mówię, musiałem przejąć. Po gospodarzu. Cały finał. No jak, jest czy nie ma? Módl się teraz. Cholera chyba nie ma. Jak Boga kocham. Czyżby nie tak... Jest! 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 Nie, nie ma! Nie ma! O kurde, ale no! O sierdolony! Tak, tak, tak się dopatrz. Chyba, że go może przewrócili. Twoja mać. No widzę, że gruzu jest dosypane. Chyba, że go przewróciły. A jak nie przewróciły, to już go nie ma. Przesypali gruzem, to się nie wyciągnie. Nie, nie ma, zabrali. On tu tak stojał na kant. Związany na cztery ładnie. Kurwa, rano jeszcze był, wczoraj przestojał. Z chujem trzeba było, kurwa tam, nie denerwuj mnie, bo... Ładny turecki dywan. Nie ma, pocałowali mi poszki. Ładny dywan. Mógł go uprać z frędzlami elegancko. To dawaj, dzidziusia myj. Dzidziusia myj, albo prykanie. Dziecko. Tak. Co zrobić? Ładne, brzydkie trzeba umyć. Brzydkie kaczątko. Dobrze został. To jest męcząca robota. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest kierownik? Nie ma, poszedł w rejs. W rejs poszedł? No. O skubani, a dawno? No już jakieś pół godziny. O. O. A coś ma pan do niego?
No mamy taką sprawę małą, ale... Pan jak przyjdzie, to powiem, jak nie będzie nie, tam... Nie no, to my będziemy dotąd szukać, aż go znajdziemy. Dlatego, to powiem, dobrze. Że przyszedł do pana. Przepraszam, nie, nie, nie. My go upilnujemy. Dobrze. My go znajdziemy. Dobrze, dobrze. Przepraszam. Proszę na razie, bardzo, babcie, dziękuję. Poszedł w rejs. A mówiło się, żeby... Cholewcie. No co za meble powystawiały. Kumor satyra. Ja tam. Ja tam awanturuję. No a Zianek jest tu. Tam szukam właśnie, a on jest tutaj. Ja idę spać. Zianek tam na murę trochę. Idę spać zaraz, położę się. Kurczę mać. Co tam w Pebeksach dzisiaj było? Co było dzisiaj w Pebeksach? No teraz właśnie na działkę akurat, no. To kurczka skórzana. O, tylko że tutaj... O, tu dziura. Ale to się za... Pod spodem. Coś tam się zrobi. A na mnie może nie. Nie, na ciebie. No mała. Chyba na mnie to byśmy zrobili. Ja mam taką na ciebie, ale ja sam noszę. Zostaw ją, ty. Kotlat. Kotlat. Ona cię zaraz pogryzie, ty cholera, jasno. Kotlat. Wielki jesteś. Ona ci nie da. Ona ci nie da, niestety. Panie, 40 lat przepracowałem za kierownicą. Cholera, żeby chodzić po śmieciach, zbierać. W życiu nigdy nie myślałem tego. Nigdy nie myślałem. Tak, dobra. To jeszcze, dopóki człowiek trochę tego zdrowia ma, to może, a jak jeszcze rok, dwa, trzy, jak nie można będzie wcale na bazar jechać, to wtedy nie wiem, jak to żyć. No, nie wiadomo, czy ja dożyję te dwa, trzy lata. Dożyję pan. Co dzień człowiek myśli o śmierci, panie. Zdrowie, cholera. No to jak, dziewczynki, ma ta tą ognistą wodę? Nie. Się nie wstydźta. No pewno, że zaraz was nakręcimy. To można będzie to... Pawełku? Tak? Można będzie to, ten uczynek do filmu podłączyć? No jak chcecie, pewnie. No. Z dziadki piją. On to kradam nie będą. Ty wiesz, ale ty musisz też się oszczędzać troszkę, nie? No to ja tylko wypiję dwa, bo nie po jednym. On wiesz, klanik, ja bym pojechał kieliszku. Przechaj. Postaw tę kapustę, tu nie chcę, nie. To będzie się gryzł, jak dają? Ależ gorąca. O Jezus, jaka gorąca. O mój Boże. O mój Boże. O Jezu. O Jezu.
Czekaj, zobacz. Zejdź. Zejdź. Zejdź na ziemię. Zejdź na ziemię. O Jezu. O Jezu. Walercia, chodź na tutaj. Chaba. Chodź. Chodź. Nie uderz mnie, bo cię zabiję. Z tu dupu nie wejdziesz. No wiesz, rozpęd lepszy. Ale nie chowaj się tam pod kołdrę. Tutaj się połóż, tak jak pierw leżałaś. Żabcia, daj tutaj głowę, tu, tak się odwróć. Nie kładź się kurwo na mnie, bo ja nie mam siły. O Jezu. Nie masz własnej siły leżeć? Zimno ci? To cię zaraz rozgrzeje. Nie zakładam bardzo tego męskiego peniuarka. Damski panu zakładam. Skoro ręcka. Ładnie będzie widziany. A tak. A jeszcze watę, zaraz przepraszam. Z wszelkimi szykanami pan będzie obsłużony. A to jeszcze maszynka amerykańska, ale przywiozłem z Sybiru. Czy ma pan pamięcie? Ja tylko nie jestem fryzjerem, ale ojciec miał. Kiedyś tam też nie był, ale miał schodzić tak. A to tam taki... Niech pan słucha. W sąsiedniej wiosce był. Jak ona gra? Fryzjer, to ile on tego ojcyska mojego namęcił, żeby on moją sprzedał, nie chciał. Nie też chcieli od niego, ale ja miałem dla piesków, dla pudelków swoich, Chupeczka i Bobisia. Przecież ja ich strzygłem sam. I proszę sobie wyobrazić, że... Proszę nachylić główkę. I że, proszę pana, na Nowym Świecie firma Galarda i Piasecki. I proszę pana, tam przychodziła Ćwiklińska Mieczysława i czesał ją pan Eugeniusz. I proszę sobie wyobrazić, kiedy panu Eugeniuszowi ja wymyłem głowę, znaczy nie panu Eugeniuszowi, tylko pani Ćwiklińskiej, to proszę pana, później nastąpiło układanie na mokro włosów, fale, zatem trzeba to wszystko było wysuszyć. I ja tak suszę w ten sposób i tu wszystko.
a przyszła pani Cichlińska z takim wielkim dekoltem, wie pan. No i proszę pana... No parzyło. Nie, nie parzyło. Tylko jak dmucha, no to ten dekolt rozsuwał. No ale ja nie myślałem o tym absolutnie, bo ona się poskarżyła do pana Eugeniusza, że ja dmucham tak, żeby biust zobaczyć. Dostałem wielki okrzan, a zupełnie nie byłem winien. I tego nie może być. Jeszcze raz muszę ty, o, powolutku, powolutku i do samego końca. Widzisz pan, już się zlikwidowało troszkę. Jeszcze tutaj troszeczkę, o, o. No tak, tu już będzie dobrze. Ale niech pan powie szczerze, ja tam nie jestem, proszę pana, fachowcem męskim, bo uczyłem się tylko damskiego znaczy. Ale niech pan chodził gdzieś indziej, to zrobili panu tak samo jak ja? Chyba nie. Co? Jakoś tam chyba tak. No jakoś tak, ale... No byłem, że jest tu teraz ostatnio i co? Źle było? Nie tak to, jak ja. I to taka młoda? O, nie tak, dużo młoda, nie tak. Szesnastka, elegancka, aż mi się słabo robiło na tym krześle. No teraz tak, dziewczyny, proszę pana, szyby. Takie długie spódnice było, że całe to... No przeważnie... Trochę widać było. Przeważnie teraz wieś jest, proszę pana. A jakby jestem wędkarzem, jak... Byłem na wsi i pytam się, a córki pan ma? No mam. Jedna jest fryzjerką. Rozumie pan? Fryzjerką. No, druga córka lekarzem. No wszystko wieś opanowała, proszę pana, podczas czasu komunistycznego. Proszę pana szanownego, przecież panie Pawełku, jeśli chodzi o ten hrabina Potocka, proszę pana, jak dzisiaj nie ma, to było kopsko, to było kiepsko, proszę pana. Ona mówi, panie Aleksandrze, bo on ją czesał, Aleksander Kuźnicki, to mówi, panie Aleksandrze, no niestety, mówi, dzisiaj tak dokładnie myje, że ja akurat przyjdę dopiero jutro, a kiedy on będzie? No jutro ma być. No, więc taka historia. Tak, panie Wiesiu, jakie ja sławy czesałem. Jakieś takie podpalajce. Chłopak. Siuta. Jebucha. Jakieś. Jak jebucha. No ja tam tego zdechlaka wyciągnąć. No ten zdechlak był najładniejszy. Cholera, tym ładnym krawacikiem. Pieron jasny. Ładne było, no. Największy i najładniejszy. Co to było? No i chłopak. Tylko to bym był zostawił. Czarny. Żeby się dzieci poprzelękały, jakby zobaczył. Nie, paznokcie będzie miał jedne białe. Może ja jemu dam cycusia swojego, co? No, pomogę ci karmić. Dziś nie chciałaś nic jeść, to nie masz czym karmić go. Ten, mamy to miłe wszystko. Ile? Za 3 tygodnie na oczy będę patrzeć, tak? By patrzyły. I wtedy jakby zaczęły patrzeć na ślipie, to już całe mieszkanie ich. Tak? Pełne mieszkanie ich. Masz. Daj mu jeść.
Tak, dałeś mi dobry zastrzyk. Co by teraz robił, jakby tak się od nowa urodził? No kurka wodna. Pomyślę nad tym. Ciekawe. Spytam się Kopciowy, że ona mi coś doradzi. Na ten temat. Panie Wiesiu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wiesiu. Co dobrego słychać? Słucham? A ja pana nic nie słyszę, to pan przyjdzie tutaj. Pan przyjdzie tutaj, mówię. Panie Wiesiu, proszę. A do roboty tak, ale pan jest młody człowiek, to musi pan mieć siłę. Byli to co ja. No, tu nasz pan Paweł jest. I no, to jest bohater. Bohater, no. Tak. Dzień dobry panu. W tym wieku to ja takich 4 aparaty brałem na siebie. Bardzo dobrze, ja też proszę pana. Dla mnie praca to była modlitwa. Po 12 godzin, proszę pana, po 14 i po 17 godzin dziennie pracowałem. No ale co z tego? Gdyby to moja ukochana żona była i żyła, to byłoby zupełnie co innego. Żabka gdzie jest? Siku zrobiła. Dać jeść. Siku zrobiła i poleciała do dzieci. Żaba! Żabka! Czekaj. Chodź. Tutaj chodź. Chodź, żabcia. O! Proszę bardzo, jakie dobrzutkie. Oj, jakie dobrzutkie. Panie Wiesiu, co? Zostawił pan jednego? Jednego tak, bo to proszę pana przecież... Ją cycuszki będą bolały. Był ładny jeden, to nie żywi mnie i bym był go zostawił jak no, trzeba. Dobrze, dlaczego był nie żywi? A nie wiem, panie, no skąd ja mam wiedzieć? Zadusiła może się. No, panie Wiesiu, niedługo na rybki. Tak. Ruszamy. Mam zaproszenie. A pan wiecznie nieuczesany jest. Ja, jak zamiast się przyczesać troszkę, ja chociaż mi się... kręcą włosy, to też właśnie wezmę, chociaż tak. Pan to ma czas, uczesze, czas, włoży. Tak. Pan ma, nie ma pięć czasu. Minut, ja tam nie mam czasu. Wstanę rano, wyczeszę i do rana muszą starczyć. Nie idę na dziewczynki. To. Ale co to za ptaszek tak? Słyszy pan? O, to ten. To sikorki. Tak. A jak ona ładnie śpiewa. Ona śpiewa. A są, proszę pana, na jesieni ptaszki, jak chodziłem, proszę pana, na grzyby, to tak żałośnie, proszę pana, taki pisk mają, taki śpiew, ale strasznie żałosny, dlatego, że już lato się skończyło, a nadchodzi jesień. O, teraz ten ptaszek jest ładny. Niech pan go zobaczy. Za robaczkami. Tak jest, bo to są pasożyty. Które za robaczkami. Po tym napisał jedno drzewo takie, które tam był bezczarny. Panie, pan do pana widział, ile tam szyc było? Ale było to wszystko z tego. Panie operator, ja idę. Gdzie? Do swojej godzieła. Aha, pan jest martw, tak? Nie, tu jest za gorąco. No to jedę też pan w robotę. Cześć, panie Wiesiu. Pusty pełek. Coś o tu male wywarł. W ruchu, żeby noga czarniała, to jest... Świat nie jest pomyślany. Niedobrze, już niedobrze się zrobił. O, jak pięknie te
zakwitły te śliweczki, te lubaszki. Nie słychać nic. A to co? Ratalka. No nie. To ona to przejdzie. No jakie ładne, dorodne. O! Komputer jest. O! Dwie rzeczy zdobyliśmy. W Wielkiej Sobocie. Słyszysz? A jakby to wziął i rozpostarł u mnie chociaż na święta na tej podłodze? Obmył? Co? Jak ty mówisz? No, może być. Ja to chyba wezmę, wiesz? No jak Boga kocha, coś tu mnie to wzięło. O, proszę bardzo. Bodaj przy takim święcie, ale jeszcze całkiem nie głupi jest. Poczekaj. Weź się przyciśnij teraz. To nigdy w życiu byś... Ja tak całe życie przy tobie robiła, to Boże. Nigdy w życiu ty byś nie zapięła mi sama nawet głupiej spinki, no. A ty świąt z rodziną nie spędzasz? Rodzina to, z rodziną to jest, gdzie najlepiej jest. Najładniej na zdjęciu. Prawdopodobnie w Bieszu. Sam zauważasz, widzisz, telefony mają, samochody mają, tylko drogę zapomnieli i adresy. I to się im nie tęskno. A tobie tęskno czasem? No i co z tego, że tęsknię?
Mógłbyś pojechać do nich. Już nie teraz. Już nie teraz. A ile masz, Wiesiu, tej rodziny? No trochę jeszcze jest. Dzieci? Dzieci trochę. I rodzeństwa trochę. A dzieci ile? Czworo. Ja zaraz panu pokażę, panie Pawełku, ten mój projektor. Bo tu mi spadła gumka. Źle zamontował. O. Odkręcę to. To licho będzie, no jakże. No niech pan popatrzy sam, panie Pawełku. Jakoś naprawimy, panie Zdzisławie. Mój Janusiek kochany, słodki jest. Mój kochany, mój Boże kochany. Jak to jest miło mi patrzeć na nią. Oj, jak teraz wyraźnie, dobrze. Śmieje się mój Janusiek. Jak grzyba. Ale to prawdziwe, takie były, ojej, tego nie zapomnę nigdy. No, też Chupeczek i Bobiś. Proszę, cały stół grzybów. Proszę, jaki dorodny. A, który wybrać grzybek najpiękniejszy? Cała rodzina Szymańskich w wodzie. Idzie pierwszy Bobiś, a żona trzyma go za ogon i płynie za nim. Moja Anusia kochana żyje u mnie. Wspomnienia miłe, naprawdę wspomnienia miłe. Już nic nie ma. Skończyło się. Powiedz, Wiesiu, co słychać? Się nie widzieliśmy dawno. No tak, prawie 2 tygodnie. Blisko. No. Słychać. Nic nie słychać. Umiera mi to wszystko, kochani. Ale co cię boli tak? Wszystko. Uwierz mi, że ja od tamtej soboty jakieś odjechał, to ja nie wiem, czy 3 kromki chleba zjadłem, bo trochę jeszcze zaczynam, to i dzisiaj, bo troszeczkę 2 czy 3 łyżeczki tego rosołku z tego. Będziesz jadł i pójdziesz. Nie płacz, nie płacz. Teraz przyjdę, zrobię, jeszcze zjesz.
I co mi zrobić? Jesz. Tak. No, ci do smaku tam do tego. Pomalutku, pomalutku, a tak jest. Się poprawi. Dziękuję. Prowadzi mój Milsepe, który dwukrotnie brał już udział w konkursie. W 66 roku i w Wiedniu w 70. Słowenia. Ojej. A coś jest chyba z lampą. Będzie działał? Będzie. Tak jak moje nerki. Misiula, Misiula. Odpuść oczka, chłopiecie. Odpuść oczka, dziecko. No. Proszę. Misiu. Nie umieraj, kochani. Zostań jeszcze ze mną. Żal mi tego Wieśka. Naprawdę bardzo mi żal. Panie Pawełku. I daj Boże, żeby on się wykaraskał z tego. Ale jak się wykaraska, to znów będzie pił. To już na to nie ma rady. Tak. Więc tak, taka sprawa. A ja się przed obiadem się lepiej czułem, a teraz się gorzej czuję. Oczy mnie, proszę pana, podpuchły. Przez znerek, czy jak? Nie mam pojęcia. No więc tak, taka historia.
dla wiewióreczki od Anuśka mojego. Trzy orzeszki. Do widzenia, Nisiecko moja kochana. Do widzenia, spotkanie u Bozi. Wyjechałeś w lecie, wracać w zimę. No, były listki, ładne drzewka, a teraz pucho. Tak. Idę ze smutną nowiną. Tak? A co się stało? Pani wejdzie, proszę. Zdzicho umarł. Zdzicho umarł? Niemożliwe. Tak. Boże Najświętszy. Panie Wiesiu. Jezus Maria. Gdzie dziaduś się bawić na Sylwestra w domku? Nie w domku, idę do prostory tam w domu. Tak? No to pewnie no, raz do roku. Co mnie nie stać? No chyba, bardzo dobrze. Te parę milionów wydać. No a co to dla dziadka? No, cały chyba rok na to pracowałem. Tak. No. Będę w domu siedział. Jeszcze coś? Biorę babkę za dupę. Za dupę trzeba brać, to nie. Sama pójdzie. Trzeba brać. A jak tam zamówiłem 10 stolików, przecież moje imieniny, to kurna głowa. No tak, mu gości. No jak, zagranicznych gości tam zaproszę. O, o, o. Co? Cholera, by cię wziąć. Nie no, szkoda balona. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrówka życzę.
w nowym roku, żeby wszystkie kłopoty zostały w starym i żeby był lepszy, lepszy rok dla nas, dla całej rodzinki. Dużo zdróweczka jeszcze raz. Zdrowie, Wiesiu. Zdrowie, pani Aniu.